Okej, zmiana planów, bo trzeba burzę wywołać, a pom... Słucham. O właśnie. Skoro jesteście druidami, to umiecie panować nad siłami natury, to prawda? Nieprawda. Nie rozkazujemy naturze. Raczej stosujemy się do jej nakazów i żyjemy w narzuconym przez nią rytmie. Niemniej jednak potraficie poskramiać zwierzęta. I na przykład wywoływać burzę. Nie, nie. To znaczy tak, ale niczego nikomu nie narzucamy. Jakby to powiedzieć... Powiem krótko. Potrzebna mi burza. Potężna nawałnica z błyskawicami. Potrafisz ją wywołać? Potrafię, ale jak już mówiłem... Oczywiście zapłacę. Niech to będzie dobrowolna składka na walkę z dewastacją środowiska, zagrożone gatunki i łapówki dla królewskich gajowych. 500 orenów. Uczciwych, nieoberżniętych. To za dużo. Wszystko drożeje, a żyć trzeba, jak mawiała znajoma czarodziejka. Zgoda. Niech będzie 500. Przyjdź, kiedy będziesz gotowy. Oto 500 orenów. Czekam na moją burzę. Taka burza to nie w kij pierciał. Nie jestem jakimś cholernym magiem, który obraża siły natury, próbując ujarzmić burzę przy pomocy swoich śmiesznych postumentów. W takim razie będę wyglądał burzowych chmur. Wiedźminie, domyślam się, co zamierzasz. Na twoim miejscu dobrze bym się przygotował. Nałykał się tych waszych eliksirów, będą ci potrzebne. Wiedźmin bez eliksirów to jakby pół wiedźmina, druidzie. Jo, go cofło. Szczerze powiem, że ten interes chwilowo to mi się kurwa nie kalkuluje. Powiem szczerze. 1000 orenów, jak już ponad 500. 1000 już ponad musiałem wywalić. 500 na tego skurwysyna. 500 jeszcze na... Dobra, moment. Łagodny halucynogenny, nie wiem. Znacznie większa zmiana poziom energii może być. Nie. Znacznie większa regeneracja energii. Tak. Kurwa. Mać, nie. Wilga, większa odporność, przewidzianie trucizny, nie. Energii, puszczyk. Kurwa, ja dwa puszczyki pierdolnąłem. No to zapomniałem, że trzymać ciągle mam dwa. Czarna krew. Nie, grom, nie. Ile tych kurwa puszczyków mam? Boże święty. Wilk. A to mi zwiększa odporność na truciznę. Czy ja mam wrażenie, czy mam... Aha. Spoko, ja mam porę spione trochę. I save'niemy sobie od razu zawczasu, żeby nie mieć takich przypadków jak wcześniej. Się zabiłem w głupi sposób. I było bez walki. No. O, pierdolnęło go. Majster, żyjesz? O, ożył, majster. Aż oczy dostałeś. Geralt, niestalowy. Geralt. Ciekawy jestem, czy... Tak to ma działać. Tak. Jak mi pierdolnęło, to teraz jego będzie napierdalać. Ty, golem, ono tu. Ała. To tak we mnie wypierdoliło. Czyli muszę być blisko tego. Golem, chodź. Cip, 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 skurwysynu. O, w dupę nie pływam chyba. Ja się trochę cykam. Naciskać znowu ten sam kolumnę, jak mi ma pierdolność. No golem, chodź.
podejdziesz? Ty coś ma... O Jezu, jak mnie... Jak mnie sprał? Aha! To tu się od Jani bawiło. Coś czuję, że on ma musi być w środku, no to wychodzi. Więc okej. Daj mu ten odgromnik. Pomnik adscenkę. Muszę pokonać golema. Chodź, 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 chodź. Nie, ja dostałem pierdol teraz. Mam jaskółkę w ogóle zapuszczoną, bo nie jestem pewna. Nie wiem, jak to działa, co ma działać. Teraz mi się udało, no fur. Fuksie, ale to na takim fuksie totalnym. Aha, on musi stać blisko słupów. No dobra, bo inaczej jak nic nie stoi blisko, to ja się zajebuję. No to okej, trzeba będzie zacząć od tego najbardziej oddalonego. Dobra, pomiń. Lecimy do tego. Podlecimy do tego. I chodź, 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 golem. Kurwa, zepsuło się. Kurwa, ja zostałem znowu. W dupę, bąkojada. Jak to kurestwo działa, no? Jak mnie znów pierdolnie. A ty kurwa Kleinster dokąd? Kurwa jaskółek, co trzeba zrobić? Niby coś mu tam robię tym mieczykiem, ale... Przecież to... On się tak wleczy, że ja kurwa nic mu... Niby dostał jakiś damage. A stań po środku. Ty, majster! Ono tu! O! Jakoś się udało przy trzecim podejściu. Dobra, co ty masz? Sefira i obsydianowy na serce. Strażnik ukończony. Okej. No to w sumie strażnika mamy, to teraz trzeba tu skiknąć. I w sumie będzie wsio. Jeśli chodzi o akt drugi, to może skończymy sobie teraz akt drugi. Tylko jakoś się tam przedostać. Tyry, ty. Tędy? No prawie. Tędy. Ty. Później się zrobi ten kamienne serce, ten eliksir się zrobi dziwny. Dobra. Wpierdziel. To już wszystkie sefiry. Medalion drga jak szalony, zaklęcie działa. Drzwi do wieży powinny stać otworem. Mogę powiedzieć Kalksteinowi, że wykonałem zadanie. Okej, okay, to wchodzimy, Raymond. Niedługo dowiesz się prawdy. Nie ekscytuje cię to? Jestem mutantem.
Uczucia są mi obce. Wolę skupić się na zadaniu. Mam przynieść księgę zwierzy? Tak. Pośpiesz się. Nie możemy pozwolić, żeby Kalkstein nas ubiegł. Mam nadzieję, że ten morderca połknął haczyk. Pracuję nad tym. Kurwa! Topielca mi tu brakowało, nie? Na odchodne. No, udało się? Udało się zabić obydwu. No to dobra, wchodzimy. O, akcji! Księga maga, truskawka czerwona. Wszystko zgarnąłem. No dobra. Mogę już wejść, bunkana owieczka, tu może chwilę potrwać. Deko, trafarta białego, pierścień. Dobra, jest coś, Geralt, zanim pójdziemy. Bardzo jeszcze mnie trzymają efekty. Aldo, pomimo swojego szaleństwa, uzyskał w czasie badań, zaskakując zatwierdź, że... Alzur? Okej, okay, to wychodzimy. Chciałbyś poznać całą prawdę? Bardziej niż myślisz. Mam tylko pytanie. Kiedy wpadłeś na pomysł, żeby podszyć się pod Raymonda? Sam mi to podpowiedziałeś. Deptał mi po piętach, a ty mu zaufałeś. Byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Nie pomyślałeś o tym, że staniesz oko w oko z Wiedźminem? Cóż, byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Dobra, dosyć gadania. Teraz grzecznie zaprowadzisz mnie do miejsca, w którym ukryłeś rzeczy skradzione z Kaer Morhen. Będzie walka? O, będzie napierdalanka z nim. Moment, moment, bo ja to nawet nie ogarniam zbyt tym, co się dzieje. Dryfil ognia. Dobrze, to jeden tylko. Nie lubię tych efektów zjebanych. Jak to unik? Dobra. Jeszcze chuja, bo na szybki nie próbowała tego zrobić. Dobra, Zafar, chodź tu. Mój panie, z uchami jestem posłuszny, jak mawiają dżiny. Magister, skończ tą błazenadą i zajmij się Wiedźminem. Widzisz, Wiedźminie, Azar nie czuje się komfortowo w środowisku wodnym. Wszedł na grząski grunt i potrzebuje speca od mokrej roboty. Utrapienie z tymi magami ognia. Świetnie. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Jestem za. Nie jesteś dla mnie wyzwaniem. Tylko inna broń. Ciach, 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 ciach. Ty, dobra, wypierdalaj. Najpierw magistem trzeba zająć. Powiedziałem coś, wod. Twoje sztuczki na nic się nie zdadzą. Dobra, hyp. Azar, głupcze! Dałeś się wykiwać Wiedźminowi! Znów niemal zginąłem przez ciebie! Milcz, wycofujemy się do bazy w dzielnicy handlowej. Szybko, zanim zneutralizuje truciznę. Jeszcze się spotkamy, Ciwolongu. Gdy leżałem nieprzytomny po spotkaniu z Javedem, na bagnach doszło do nieuniknionego. Skojatel starli się z zakonem. Obie strony przeczuwały nadchodzący konflikt i chciały sprawdzić wroga. Rutynowy zwiad przerodził się w regularną bitwę.
Skojatel zwyciężyli dzięki dobremu rozpoznaniu i determinacji, która wynikała z pragnienia wolności. Zakon zrozumiał, że zagrożenie ze strony nieludzi jest większe niż przypuszczano. Nie widziałem starcia na bagnach. Do czasu, gdy odnalazła mnie Triss, leżałem nieprzytomny niedaleko pola bitwy. Po raz ostatni dane mi było zachować neutralność. Jeszcze nie. Mylisz się, moja droga, mam go w garści. Zresztą nie tylko jego. Wszyscy tutaj jedzą mi z ręki. Szkoda, że Foltest wyjechał do Verden na ten królewski zjazd. Rozumiem, że z Loivardenem również ustalone. Tak, przekazałam mu propozycję i zgodził się. Twierdzi, że jego zwierzchnicy chcieli wystąpić z podobną inicjatywą, lecz ubiegłyśmy ich. Ach, mężczyźni, niepoprawni gawędziarze, zawsze twierdzą, że chcieli wystąpić z inicjatywą. A propos, jak tam twój Wiedźmin? Sądzę, że go przekonam. Nie przelicz się. Geralt jest bardzo przenikliwy i wyjątkowy. Wiem. Muszę kończyć. Skontaktuję się, jak będzie po wszystkim. Nie pozwól, żeby domyślił się, co ukrywasz. Czemu gadała z laleczką Barbie? Triss? Chcesz wstać? Sprawdźmy, czy już jesteś w odpowiedniej formie. Zgoda. To nie będzie bolało. Serio? A karta jakaś padnie? Fuck. No cóż, test wypadł pomyślnie. Jesteś w pełni sił. Niezwykły wiedźmiński metabolizm. Triss, skąd się tu wziąłem? Czysty przypadek. Badałam anomalie magiczne. Trafiłam na fałszywy trop wywołany przez tego szarlatana Kalksteina. Czyli znalazłaś mnie na bagnach? Co się tam działo? Nie wiem. Alchemik jeszcze tam siedzi i bada lity kamień. Większe anomalie mamy tutaj, w Wyzimie. Anomalie magiczne w Wyzimie? Miło byłoby, gdybyś pomógł mi ogarnąć ten temat. Na razie wróćmy do twojego stanu zdrowia. Sądziłem, że test wypadł pomyślnie. Źle mnie zrozumiałeś. Pod względem fizycznym nie mam ci nic do zarzucenia. Gorzej z psychiką. Wyjaśnij. Dużo majaczyłeś. Poza tym musiałam poczytać twoje myśli, żeby się dowiedzieć, skąd wzięły się rany i jakie trucizny sobie zaaplikowałeś. I przeczytałaś trochę więcej. Nie było innej możliwości. Myślałeś bardzo intensywnie. W każdym razie wiem o twoich ostatnich przygodach. Mogłabyś pomóc mi... odzyskać utraconą pamięć? Raczej nie. I wątpię, żeby ktokolwiek potrafił tego dokonać. Jest jednak nikła szansa. Gorzej raczej nie będzie. Słucham. Po tym, co zobaczyłam w twojej głowie, uważam, że powinieneś stworzyć stabilny wzorzec osobowości. A jak to się ma do parametru mojej złożoności poznawczej? Geralt, proszę. Staram ci się wytłumaczyć coś bardzo ważnego. Bez tego naukowego bełkotu, jeśli możesz. Uważam, że powinieneś zająć konkretne stanowisko wobec problemów tego świata. Obojętnie jakie, ale konkretne. Jeśli zbudujesz silną tożsamość, być może odzyskasz pamięć, a na pewno nic nie stracisz. Nie mogłabyś mi po prostu wszystkiego opowiedzieć? Nie. Nie chcę, żebyś stał się moim wyobrażeniem Geralta. Chcę, żebyś sam zdecydował, kim jesteś, nie oglądając się za siebie. To znaczy, że nie powinienem interesować się przeszłością? Dokładnie. Wspomnienia wrócą same, we właściwym czasie. Zobaczymy. Geralt? Ale... do zobaczenia. Please, pogadamy sobie... Tak? Ktoś chciałby się z tobą widzieć. To kupiec Loivarden, ważna persona. Urządza bankiety w Nowym Narakorcie. Nie przepadam za bankietami. Będzie tam wiele ważnych osobistości. Sam nie wiem. W tym królewna Adda, odczarowana przez ciebie strzyga. Podobno ma lekką obsesję na twoim punkcie. Zastanowię się. No i ja muszę się tam wybrać. Przekonałaś mnie. Może zdobędę jakieś informacje. Przyjęcie zaczyna się o 18. Masz tu glejt zezwalający na przebywanie w Wyzimie Handlowej. Kurda. Glejt? Cóż, w Wyzimie oprócz kwarantanny wprowadzono również stan wyjątkowy. Coś mnie musiało ominąć. Obejmuje tylko dzielnicę handlową, do której nie miałeś wstępu. Co wspólnego ma stan wyjątkowy z glejtami? Teoretycznie po dzielnicy mogą poruszać się tylko mieszkańcy. Ja na szczęście mam tu dom, więc nie miałam problemu z uzyskaniem glejtu. A mój glejt? Cóż, musiałam zameldować cię u siebie. W
Fikcyjnie, oczywiście. Okej, ale pogadamy z nią w następnym odcinku, tylko sobie jeszcze rozdamy punkty. Jak jakieś mamy. Dobra, nie mamy punktów, ale za to mogę sobie zrobić wywar. A my się widzimy w następnym odcinku, więc cześć, to na raj, hej!